Ewangelia według świętego Jana 8, 28 do 32. Gdybyśmy mogli poszukać. Jan 8, 28 do 32. Wspólnie ogłośmy to słowo. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Oto Słowo Boże. Kto chce, może usiąść. Kto bardzo chce, może postać ze mną. Na ten pierwszy moment myślę, że dobrze będzie siedzieć, bo chciałabym sprowokować, poprosić, zachęcić każdego obecnego tutaj, żebyś zamknął na chwilę oczy. Żebyś spróbował sobie coś wyobrazić. Na pewno masz wyobraźnię, każdy człowiek ją ma. Podążaliśmy w poprzednim cyklu taką logiką spojrzeń Jezusa. To gdzieś się działo około listopada, października. Patrzyliśmy na te różne ewangeliczne momenty i widzieliśmy Jezusa, który patrzy. A potem zastanawialiśmy się, co z tego spojrzenia, co z tego wynika, co z tego dla nas. Teraz bym chciała trochę tą logikę odwrócić, żebyś zamknął oczy, zobaczył Jezusa, który stoi naprzeciwko ciebie i rzeczywiście na ciebie patrzy. Bo to jest prawda, to nie jest jakiś obraz, który ma teraz jakiś zabieg. To jest zabieg, który mówi prawdę. Jezus na ciebie patrzy. Jezus patrzy na każdego z nas w tym momencie, bo jest tutaj z nami. I co do tego nie możemy mieć wątpliwości. I używając w tej chwili naszej wiary, nie możemy tych wątpliwości do siebie dopuszczać. On tu jest. On teraz na ciebie patrzy. I chciałam cię zaprosić do tego, żebyś ty też popatrzył na Niego. Żebyś ty też oczyma swojej wyobraźni, może z zamkniętymi oczami, jeżeli to ci pomaga, próbował otworzyć te oczy serca i spojrzał na Jezusa. Zobacz Jego twarz, zobacz Jego wzrok wpatrzony w ciebie i spójrz w te oczy, spójrz w Jego oczy. I pomyśl, czy jesteś w stanie wytrzymać ten wzrok, który na ciebie patrzy, i powiedzieć mu: Jezu, wierzę w ciebie. Jezu, wierzę, że za mnie umarłeś. Wierzę, że był taki moment w dziejach ludzkości, kiedy w twoim ciele, z twojego ciała okrutnie umęczonego lała się krew i pot za mnie. I wierzę, że ty zostałeś umęczony, pogrzebany, a jednak dzisiaj żyjesz. Jesteś zmartwychwstały i jesteś tutaj z nami, tu w tym kościele. Tu oczekiwałeś na każdego z nas, oczekiwałeś na mnie. I pomyśl teraz, czy wytrzymasz nadal ten wzrok i jesteś w stanie mu powiedzieć teraz: Jezu, ufam ci zawsze. Jezu, ufam ci zawsze i wszędzie. Jezu, kocham cię najbardziej ze wszystkich i ze wszystkiego. Nikt i nic jak ty. Amen. To jest ważne. Ważna jest logika tego, co zrobiliśmy przed chwilą. Bo ona pozwala ci zdać sobie z tego sprawę, czy masz coś do zrobienia w relacji do Jezusa. Czy jest coś takiego, co powinieneś poprawić? Czy jesteś wezwany, żeby zrobić krok naprzód, krok do przodu? W wierze, zaufaniu, w jakichś innych kwestiach dotyczących twojej relacji z Jezusem? No właśnie, bo to, co zrobiliśmy teraz, mówi o wierze.
Ale nie chcieliśmy zrobić czegoś, nie chciałam zaproponować jakiegoś tam zabiegu, który mówiłby tylko o niej. Jako takiej wiara. Co to jest wiara? Wierzę w Boga. To jest wiara? To jest wiara. Wierzę w Boga. Chciałabym, żebyśmy poszli dalej. Bardzo dziękuję tym osobom, które pomogły to wszystko przygotować. A w ogóle to chciałam zapytać przy okazji, czy kolor flag był przypadkowy? Zobaczcie. Biały obrus i niebieska woda. Flagi też były biało-niebieskie z tego, co zauważyłam. Duch Święty działa w jedności. Wierzę, że właśnie ta jedność tutaj zbudowana przez Niego nas prowadzi. Zobacz, myślę, że w tym zgromadzeniu o każdym z nas można powiedzieć, że jest wierzący. Inaczej byśmy tu nie przyszli, nie chciałoby się nam przyjść, nie chciałoby się tego wieczora nam w ten sposób spędzać. Jesteś człowiekiem wierzącym i proszę, nie przykładajmy żadnej miarki, nie mierzmy to w centymetrach, w metrach czy w jakikolwiek inny sposób, ile jesteś. To ten fakt, że istnienie Boga w swoim życiu dopuszczasz, przynajmniej cię tutaj przyprowadził, czyli jest już w tobie wiara. Tak samo, jeżeli ktoś słucha tego spotkania, czy będzie kiedykolwiek słuchał, jeżeli już wytrzymał do tego momentu, to znaczy, że kiełkuje w tobie wiara. Bo myślę, że nikt inny, w kim nie ma tego ziarenka wiary, nie wytrzymałby już tak długo do tej chwili. I zobaczcie, mamy takie na te potrzeby tego spotkania dwie rzeczy. Nie będę pytać, co to jest, bo myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, każdy wie. Dzbanek. Jaki on jest? Pusty. I na potrzeby tego spotkania chciałabym się posłużyć, żeby coś pokazać taką logiką. Ten pusty dzbanek to jest coś, co możemy porównać z naszą wiarą, z twoją wiarą. To takie naczynie, nie? Wiara. I ono jest. Jest w tobie, jesteś takim naczyniem, czy jakbyś sobie tam to chciał wyobrazić. Wiara. Czyli, że Bóg jest, że jest może taki czy inny, może nawet wiara w to, że jest pełen miłości, że jest dobry, że jest sprawiedliwy, że jest miłosierny. Wszystko to może w tobie być. Ale tu mamy drugi dzbanek i umówmy się, że to jest niebieska woda, bo jest niebieska. I on nam ma coś pokazać zupełnie blisko znacznego ku temu, co powiedzieliśmy wcześniej, ale jednak coś innego. Pomyśl, są w twoim życiu różne momenty. Może teraz zapytam, będą takie trzy grupy osób. Prosiłabym o odpowiedź. Ten dzień był bardzo dobry dla kogoś może. Ten dzień był taki jak inne. Może dużo w nim było rutyny, jakiejś jednostajności, jakiegoś takiego mozolnego, monotonnego wysiłku. Albo ten dzień mógł być dla kogoś bardzo trudny. Czujesz się zakwalifikowany, czy kwalifikujesz siebie do którejś grupy? Bardzo dobry dzień, wyjątkowo wspaniały, coś świetnego, jakaś świetna wiadomość, dobra informacja, jakieś inne dobre rzeczy. Jednostajny, rutyna, nic szczególnego. No może powinieneś podziękować Bogu, że nic złego się nie stało, ale też nic jakiegoś wyjątkowego, co by miało sprawić, że ten dzień jakoś zapamiętasz do końca swoich dni. No albo dla kogoś ten dzień mógł być jakiś wyjątkowo trudny. Kto jest w pierwszej grupie? Kto się w tej pierwszej grupie kwalifikuje? Świetny dzień. Druga grupa. Rutyna dnia codziennego. Okej. I trzecia grupa. Trudny był ten dzień. Nie było dobrze. Tak się spodziewałam. Ta druga grupa to jest większość osób, aczkolwiek i w tej pierwszej grupie, i w tej trzeciej grupie pojawiły się pewne głosy. Trzy grupy osób. Wszyscy wierzący. I teraz, czego trzeba nam wszystkim w podzielonym na te grupy, żeby sobie uzmysłowić, czy nasza wiara uaktywnia zaufanie Bogu? No jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie i ten dzień był wspaniały, to ile zaufania Bogu potrzebujesz w tak wspaniałym dniu? Ktoś się zgłosił, zgłosiły się jakieś osoby, że miały wspaniały dzień. Czy musiałeś dzisiaj jakoś bardzo wysilać się, czy teraz musisz, żeby ufać Bogu po tych wszystkich dobrych wydarzeniach? Średnio, tak? Odpowiem za was. Skoro było wspaniale, skoro było dobrze, to w tej chwili po prostu
to coś jest. Czyli bym powiedziała, że tego zaufania do twojej wiary tak bardzo dużo ci nie trzeba. Nie musisz się wysilać. Jeśli jesteś w drugiej grupie, czyli ten dzień był taki jak wiele, wiele innych dni, to być może, że potrzebujesz już tego zaufania troszkę więcej, żeby w tej codzienności, nieraz w tej rutynie, w tym mozole zobaczyć Jezusa, który z tobą jest. Zgodzicie się? Kto się zgadza? Trochę więcej. Ale powiem tak, jeżeli jesteś w grupie osób, albo możesz sobie wyobrazić sytuację osoby, której się wydarzyło coś wyjątkowo trudnego w danym dniu, albo boryka się w danym czasie z jakimiś wielkimi przeciwnościami, chorobami, jakimiś zagrożeniami w życiu tej osoby, to ile ta osoba będzie zaufania Bogu potrzebować w związku z tym? Więcej czy mniej? Zdecydowanie więcej. Czasami będzie potrzebowała z każdą minutą upływającego czasu podsycać w sobie to wszystko, co nazywamy zaufaniem Bogu. Aż do końca. Ile się da. I teraz zobacz. Ten proces, to o czym powiedzieliśmy, wiara i zaufanie, to jest coś bardzo dynamicznego. Nie jesteś w stanie powiedzieć, że w tym momencie ufasz Bogu w tej chwili i już nie masz w tej kwestii nic do roboty. Przeciwnie, każdy dzień, dynamika każdego dnia, to co ci się zdarza, powoduje, że potrzebujesz uruchomić w sobie nowe pokłady zaufania Jemu. No i teraz przejdźmy trochę na taki grunt ludzki, zwykły, żeby coś zobaczyć. Czy w relacji z innymi ludźmi, jeżeli masz z kimś dobrą relację, to tam jest zaufanie? Czy wyobrażasz sobie dobrą relację z kimkolwiek bez zaufania? Na przykład ze swoim mężem, żoną, dziećmi, bliskimi, osobami ze wspólnoty. Tam, gdzie nie ma zaufania, nie możemy mówić o dobrej relacji. Czasami nawet tak jest, że nie możemy mówić w ogóle o relacji, jeżeli tego zaufania nie ma. I teraz chcieli zobaczyć Jezusa, który patrzy na ciebie, ty mu w jakiś sposób na to spojrzenie odpowiedziałeś swoim spojrzeniem i zobacz w Jezusie kogoś, kto cię zaprasza przede wszystkim do relacji. On idzie cały czas z tobą. Jak idziesz przez życie, nic ci się wielkiego nie dzieje, on jest obok ciebie, ciągle, nie? Ale w momencie, kiedy coś w twoim życiu trudnego się wydarza, potrzebujesz w tym momencie się zatrzymać i uzmysłowić sobie, albo zapytać, albo nieraz nawet zawołać, Jezu, gdzie jesteś? Ma ktoś takie doświadczenie może ze swojego życia? Jest tak źle, że musisz się zatrzymać i nieraz fizycznie, głosem nawet naszym mówimy, wołamy, Jezu, gdzie ty w tym wszystkim jesteś? I w tej chwili tak jakby spotykasz się z Jezusem, spotykasz się z Jego wzrokiem, konfrontujesz się i zaczynasz sobie odpowiadać na pytanie, czy Bóg, w którego wierzysz i o którym mówisz nieraz, że jest dobry, że jest miłosierny, że jest wspaniałomyślny, jest taki, ale dla ciebie. Zaufanie jest takim spersonalizowaniem wszystkiego tego, co nazywamy wiarą i tego wszystkiego, o czym czytamy w Słowie Bożym, dowiadujemy się w Kościele, wiemy o Bogu. Jest taką totalną personalizacją tego wszystkiego. To, co mówię, to, co dzisiaj wyznawaliśmy na modlitwie, to, co mówiliśmy Bogu, sposób, jaki Go uwielbialiśmy, jak Mu dziękowaliśmy, wszystko, co robiliśmy tu jako zgromadzenie, jest prawdą o Nim. Ale w momencie, kiedy włączasz zaufanie w swoim życiu, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy dzieje ci się coś złego, coś jest nie po twojej myśli, to w tym momencie te wszystkie rzeczy, jeśli jest w tobie zaufanie, stają się twoje. Czyli żadna góra mnie nie przerośnie, bo jest ze mną Jezus. Żadne trudności mnie nie pokonają, bo On jest rzeczywiście od nich większy. Żadne zagrożenie w Jego świetle i w Jego obecności istocie mi nie zagraża, bo On jest ze mną. No i właśnie, przechodzimy do sedna tego spotkania i do sedna tego tematu i głoszenia. Powiedzieliśmy o relacji, powiedzieliśmy o wierze i powiedzieliśmy o zaufaniu. A teraz zobacz, słowo to, które odczytaliśmy, ono mówi tak w pewnym momencie. Kiedy powiedział o sobie te różne rzeczy, między innymi, że on jest, ja jestem, tam padają takie słowa, czytamy dalej. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Ale dalej czytamy. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Czyli tak jakby mówił teraz do nas wszystkich, do ciebie, nie? Bo jesteś tym, którym uwierzyłeś. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co to znaczy? Jezus mówi do ciebie,
skoro uwierzyłeś, to teraz trwaj. Nieważne, czy potrzebujesz to naczynie wiary, jest tak dobrze w twoim życiu, że nie musisz tego zaufania uaktywniać. To właśnie w tych momentach, kiedy nie jest dobrze, kiedy w twoim życiu jest mnóstwo znaków zapytania, to wtedy trwaj, bo tak naprawdę wtedy dopiero trwasz. Kiedy jest tak świetnie i dobrze, to nawet się nie musisz nad tym zastanawiać. To wtedy, kiedy w twoim życiu są okoliczności, które ci nie sprzyjają, włączaj wszystko to, co jest napisane w Słowie Bożym, jako to, co jest napisane dla ciebie, co jest dane tobie. Co jest prawdą o Bogu, który jest z tobą, patrzy na ciebie. I oddaj mu swoje spojrzenie, swoim spojrzeniem, które mówi: ufam ci, Panie, ufam ci, Jezu. I trwam nadal i jestem z tobą. I powiem tak, trudne zdanie. Tak jak nad tym się zastanawiałam, kiedy ono mi przyszło do głowy, pomyślałam sobie, że jest ono trudne. Brzmi ono tak. Jakie trwanie, taka miłość. Jaka miłość, takie trwanie. Jak trwam z Bogiem w tych trudnych okolicznościach mojego życia, w taki sposób przejawia się to, czy w ogóle Go kocham. Czy jest we mnie miłość do Niego. No i dalej, kończąc analizować ten tekst, tam jest napisane dalej tak, że Jezus mówi do tych, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I teraz może niektórzy się tu zaśmieją, że ja mówię o prawdzie znowu, bo tak niektórym mówią, że ja często mówię o prawdzie. Nie wiem, czy tak często, ale skoro się tak niektórym wydaje, to powiem. Tak dla przykładu, gdybym teraz na przykład podeszła do Ani, Maćka, do kogokolwiek, Magdy, i tak bym wam spojrzała w oczy i powiedziała: Magda, zostań chwilę po spotkaniu, bo chciałam ci powiedzieć prawdę. Ucieszyłabyś się, czy przestraszyłaś, Magda? Powiedz to na... Przestraszyła. A ty, Maciek? Raczej tak. A ty, Ania? To źle. To źle. Już powiem dlaczego. No właśnie, prawda nam się kojarzy z czymś, co wydaje nam się jakimś zagrożeniem. Czemu tak jest? Bo jesteśmy grzesznikami. Gdybyśmy nie mieli grzechu, to wiesz, z czym by się nam prawda kojarzyła? Z miłością. Tylko jedynie, z niczym innym. I zobacz, Jezus mówi: poznacie prawdę, my się zaczynamy lękać, no bo nieraz prawda jest rzeczywiście przerażająca dla nas, o naszym grzechu, o tym, jaka jest kondycja świata i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mówi Jezus, biega znacznie dalej. Prawda jest taka: Bóg cię kocha, Jezus za ciebie umarł. To jest prawda. Czy tej prawdy możemy się bać, obawiać? Ta prawda ciebie i mnie wyzwoli. Do czego? My już widzimy wyzwolenie od jakichś grzechów, demonów i tak dalej, nie? Jak czytamy to słowo. A być może Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, do czego cię wyzwoli? Do kochania. Do trwania razem z Nim. No i teraz, w tym momencie, kiedy to już uzmysłowiliśmy sobie, o czym to słowo tak głęboko mówi, bo wierzę, że właśnie o tym, że ono mówi o relacji, o wierze, mówi o zaufaniu, mówi o prawdzie w tej właściwej perspektywie, że ostatecznie jak zmierzymy się w tym naszym, w takim momencie życia, który każdy z nas będzie kiedyś miał, w tej chwili tego przejścia, to wtedy poznamy ostatecznie prawdę. Poznamy prawdę, poznasz prawdę i spotkasz się z miłością. I tak patrzmy na to. Prawda jest miłością. Prawdziwa miłość nie unika i nie ucieka od prawdy. Więc módlmy się, bracia, siostry. O co my się dzisiaj możemy modlić? O miłość. Nie o to, żeby Bóg nam okazał ją. On nam ją okazuje, On ją okazuje tobie. Ale o taką miłość, którą ty jesteś w stanie odwzajemnić Jemu. O takie trwanie z Nim, żeby było rzeczywiście okazywaniem miłości temu, który jest Bogiem, który jest z tobą, czyli Jezusowi. W zależności od sytuacji, w której jesteś dzisiaj, teraz, kiedy słuchasz tych słów, chciałabym cię zachęcić albo do tego, żebyś uwierzył w to, że Bóg jest, że Jezus jest, że prawdziwie umarł i zmartwychwstał konkretnie za ciebie.
bardziej mu zaufali. Żeby twoja wiara stała się wiarą życiodajną, ufaj mu w każdych okolicznościach twojego życia. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale szczególnie wtedy, kiedy jest trudno i źle. Kiedy walą ci się różne sprawy na głowę, to wtedy tym bardziej wołaj: ufam Jezusowi, chcę mu ufać, Jezu, ufam Tobie. Ale wszystkich, absolutnie wszystkich chciałabym zachęcić do tego, żebyś codziennie, każdego dnia, żeby nie było ani jednego takiego dnia w twoim życiu, kiedy nie powiesz Jezusowi: kocham Cię. Więc takie zadanie z tego spotkania. Zachęcam wszystkich, aby przynajmniej 3 razy w ciągu dnia, no rano, w południe i wieczorem, żebyś mówił Jezusowi: kocham Cię, Jezu. Trwaj z Nim, wyznawaj Mu to, co czujesz, wyznawaj Mu swoją miłość, bądź z Nim, bo On jest z Tobą.